Cześć, z tej strony Karolina Czołba. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj, kochani, filmik, na którym nie będziemy tworzyć, ale pokażę Wam za to, jak tworzyć, z czego tworzyć i jak zrobić kartkę albo inną pracę w klimacie, w stylu boho lub rustykalnym. Te dwa style mają ze sobą całkiem dużo wspólnego, dlatego stwierdziłam, że skoncentrujemy się na nich obydwu w jednym filmie. Jeżeli jesteście na tym kanale po raz pierwszy, no to witam Was serdecznie. Tutaj zajmujemy się scrapbookingiem, mixmediami, różnymi rzeczami i pomysłami na inspiracje z papieru. Także mam nadzieję, że Was to zainteresuje. Jeśli tak, no to oczywiście kliknijcie przycisk subskrybuj. Mam nadzieję, że film będzie fajny, ciekawy i pomocny dla Was, więc oczywiście też proszę, żebyście dali mu łapkę w górę, możecie filmy udostępniać. Jak najbardziej dla mnie to jest bardzo istotne, bardzo ważne, także już teraz zaczynamy. A zaczniemy, słuchajcie, od tego, co jest podstawą projektów scrapbookingowych, czyli od papieru. I tutaj mam Wam do pokazania dwie kolekcje papierów. Pierwsza z nich to kolekcja z Lemoncraft, jedna z trzech najnowszych kolekcji Lemoncraft i ona nosi nazwę Tomorrow. Jest to kolekcja, mi wydaje się, że po prostu idealna i dedykowana wręcz do projektów o charakterze właśnie boho, o charakterze rustykalnym. Także wydaje mi się, że to jest naprawdę strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi właśnie o tą tematykę. I tutaj pokazuję Wam na początek mały bloczek. Jest to bloczek 15×15 cm, idealny do kartek na przykład kwadratowy, czy do kartek w ogóle o tym troszeczkę mniejszym formacie. Ja osobiście często robię kartki DL, ale też nieraz zdarza mi się jeszcze robić kartki kwadratowe. Dlatego taki bloczek tutaj, słuchajcie, mam. Bardzo dziękuję Ani, że mi przysłała te wszystkie piękne kolekcje, ponieważ mogę Wam je pokazać. No i też zdecydowałam się, żeby te kolekcje wprowadzić do siebie do sklepu Woodouts, więc jeżeli jesteście tym tematem zainteresowani, chcecie kartki w tym klimacie robić, to jak najbardziej zapraszam Was, zajrzyjcie do sklepu i tam możecie te papiery kupić. Także tak, słuchajcie, wygląda ten bloczek mały. Bardzo fajną rzeczą w ogóle w kolekcjach Lemoncraft są takie bloczki z elementami do wycinania, ale to pokażę Wam za chwileczkę, bo wcześniej chciałabym, żebyście jeszcze rzucili okiem na kolekcję Tomorrow, ale w tym dużym wydaniu, 30×30 cm, czyli takim typowym papierze scrapbookingowym, który jest idealny do layoutów, do albumów i do jakichś właśnie większych kartek, jak na przykład kartki DL. Te papiery duże, słuchajcie, aha, no i tutaj jeszcze oczywiście będę Wam pokazywała jedną kolekcję, z której zrobiłam specjalnie, słuchajcie, filmik i kartkę, żeby Wam pokazać. I w momencie, jak chcę ten film edytować, muszę Wam powiedzieć, że moje zdziwienie i moje wkurzenie nie miało po prostu granic, bo się okazuje, że nie mam tego filmu. Nie wiem, gdzieś go wcięło, czy skasowałam za szybko, czy coś tam się stało. No nie mam tego filmiku, ale kartka jest. Zaraz zobaczcie, ona tak wygląda. To jest właśnie kartka zrobiona z kolekcji The Other Side od AB Studio, którą oczywiście też za chwileczkę na szybko Wam pokażę. No ale wróćmy do Tomorrow i do Lemoncraft. Papiery, moi drodzy, w dużej tej wersji kolekcji Tomorrow to są papiery powtórzone z małego bloczka, czy też odwrotnie, te w małym bloczku są powtórzonymi papierami z tych dużych bloczków i tak one się prezentują. Taki duży bloczek jak najbardziej może być idealny do kartek tego większego formatu, czy kartek DL, czy kartek A4, jeśli takie robicie. Są tutaj strony idealne do zrobienia ślubnych, pamiątkowych layoutów, które można później oprawić na przykład w ramkę. Znajdziecie tutaj arkusze z takimi naturalnie wyglądającymi materiałami, które są właśnie takim charakterystyczną cechą projektów, czy w ogóle wystroju takiego boho i rustykalnego, czyli są tutaj koronki, są jakieś deski, jest dużo zielonych, pięknych liści. Zresztą wiecie co, ja Wam zaraz tutaj pokażę, gdzie możecie znaleźć inspirację do wykonania projektów właśnie w klimacie boho i w klimacie rustykalnym. Przeszukałam trochę Pinterest i zaraz jak Wam pokażę
to, co znajduje się w bloczku z elementami do wycinania. Przelecimy sobie tak na szybko taką inspirację po prostu na Pinterestie, jak to szukać i co można znaleźć. I tam jakby wyodrębnimy te takie najbardziej charakterystyczne elementy projektów rustykalnych i projektów boho. A tutaj już Wam pokazuję właśnie to, co możecie znaleźć w bloczku z elementami do wycinania z kolekcji Tomorrow. No i możecie być pewni, że wiele z tych elementów i w ogóle charakteru z tych elementów powtórzy się w tym, co pokażę Wam właśnie na zdjęciach takich inspiracyjnych na Pinterestie. Także słuchajcie, zostańcie ze mną, bo jeszcze tutaj sporo mam Wam do pokazania, ponieważ nie na papierze kończą się elementy dekoracyjne, które możecie do kartek i do albumów i do innych przeróżnych projektów w stylu boho oraz rustykalnym wykorzystać. Także zachęcam Was, żeby zostać do końca, bo mam Wam do pokazania naprawdę sporo różnych fajnych, ciekawych rzeczy. Tutaj w tym bloczku, tak jak możecie zobaczyć, są też napisy i jest ich bardzo, bardzo dużo. I są to zarówno napisy w języku angielskim, jak i napisy w języku polskim. I znajdziecie tutaj napisy na różne okazje, na śluby, napisy takie, można powiedzieć, bez powodu właściwie. Napisy dla mamy, napisy dla taty, napisy po prostu na każdą okazję. I tutaj zaraz Wam przeczytam. Angielskich to tutaj było how beautiful this world is, Mother Nature, co tam, always where you are, on the wedding day, to my dear dad, always and together, a z tych polskich, słuchajcie, to miejsce, ten czas, ten moment, w dniu imienin, spełnienia marzeń, kochanemu tacie, gratulacje, zawsze razem, urodzinowe życzenia, serdeczności, wiosną wszystko się zieleni, zawsze razem, ucieknijmy gdzieś, zapraszam na spacer, młodej parze w dniu ślubu na zawsze razem. Jest tego całkiem sporo, a teraz już przechodzimy do samych tych elementów do wycinania. Ja wycięłam sobie po jednym elemencie, nie, może inaczej powiem, wycięłam sobie wszystkie elementy właściwie z tego bloczka i będę już, myślę, że nawet może dziś wieczorem i na jutro albo na wtorek przygotuję dla Was taki filmik z kartką inspiracyjną, tak, żebyście mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda w trakcie tworzenia, jak te elementy wykorzystać, jak je ze sobą połączyć, ale też ten film dzisiejszy myślę, że pomoże mi też zrobić kartkę bardziej taką, jakby to powiedzieć, bardziej złożoną, czy bardziej bogatą w te elementy typowo boho i rustykalne, dlatego, że nie chciałabym się koncentrować tylko i wyłącznie na papierze, choć jest faktem, że ta kolekcja Lemoncraft Tomorrow jest naprawdę wystarczająca, żeby zrobić nie jedną, ale mnóstwo kartek, layoutów i tak dalej, przeróżnych pięknych projektów. Ja myślę, że może zrobimy tak, ale to jeszcze się dzisiaj zastanowię. Po skończeniu tego filmu przygotuję sobie to, co faktycznie będzie mi potrzebne. A Wy zobaczcie, jak wiele jest tych elementów, jakie one są naprawdę prześliczne. Tutaj mamy i słuchajcie, takie elementy z makramami i bardzo fajne takie drewnienka i mnóstwo motylków i kwiatki i gałązki i po prostu jest tego całe mnóstwo. A teraz mi się wydaje, że już pokażę Wam całe te, słuchajcie, inspiracje, które ja sobie znalazłam i wyszukiwałam właśnie na Pinterestie. No dobra, słuchajcie, to startujemy. Zaraz Wam pokażę, gdzie ja szukam inspiracji i gdzie Wy możecie też szukać inspiracji. Otwieram sobie tutaj taką aplikację Pinterest. Myślę, że większość osób ją zna, można tu fajne różne rzeczy znaleźć i wpisuję styl boho. Na razie wyciągniemy sobie tylko to boho. No i zobaczcie, co to tutaj jest. Są makramy, są naturalne materiały, są jakieś rzeczy takie ciuchy wzorzyste, ubraniami jak najbardziej możecie się, słuchajcie, zainspirować. Wpisując styl boho wesele, który chyba najbardziej nas tutaj interesuje, zobaczcie, mamy bardzo dużo takich klimatów, mi osobiście kojarzących się też z klimatem rustykalnym. Boho tutaj, to tu myślę, że najbardziej są te makramy i jakieś sznurki zwisające, naturalne materiały, zobaczcie, jakieś takie zwisające elementy i kwiatowe i połączone z jakimiś ręcznie robionymi serwetami, dużo kwiatów, dużo zieleni, jakieś proporczyki, naturalne materiały, dużo desek, naturalny jakiś taki wystrój, tak? Spójrzcie, jakieś kompozycje fajne, takie kwiatowe. Wydaje mi się, że jak sobie przejrzycie taki
fragment tego Pinteresta, tak, styl boho, wesele w stylu boho, albo na przykład wnętrza boho, to zobaczycie bardzo dużo rzeczy, które podpowiedzą Wam, zobaczcie, jakieś lustra, wiszące właśnie te makramy, jakieś kosze fajne, plecione, to jest właśnie ten styl boho, nie chcę tu się bardzo jakoś nad nim, o, ale to na przykład też jest styl boho, tylko to już jest taki bardzo mocno kolorowy i wesoły. Natomiast najbardziej popularne jest to, co Wam tutaj pokazuję, tak? Jakieś koce, jakieś frędzle, wzorzyste jakieś takie materiały. Czasami można znaleźć całe tablice takie inspiracyjne, gdzie ktoś tam sobie poukładał już to, co najbardziej jemu się wydaje w stylu boho. Oczywiście znajdziecie tego całkiem sporo, no i też trzeba troszeczkę zastanawiać się, czy to na pewno jest to, bo w Pinteresta, jak w Wikipedii i w wszystko inne, może wrzucić, słuchajcie, inspirację każdy. Co my teraz sobie zobaczymy? Teraz, słuchajcie, poszukamy boho card making i zobaczymy, czy coś znajdziemy. Czy znajdziemy jakieś kartki w stylu boho? No nie wiem, no ta jedna tutaj z napisem Inspire, okej, coś tam się kojarzy, ale nie za dużo moim zdaniem tego klimatu boho można w tych kartkach znaleźć. Może troszeczkę, ale ten niebieski to jakoś niespecjalnie mi się kojarzy. Dobra, wychodzimy z tego. Poszukajmy sobie, słuchajcie, teraz kartki, czy tam kartka w stylu boho. Zobaczymy, co tam po polsku wynajdziemy. I tu może coś będzie więcej, zobaczmy. No też tak, nie do końca. Tutaj jak najbardziej moc życzeń z makramką. Co my tu jeszcze mamy? No tak średnio te kartki są boho, aczkolwiek wiecie, czasami jeden element na przykład jest boho i ktoś tam już oznaczy. Jest tutaj dużo też klimatów, widzę, takich boho rustykalnych. Właśnie tak jak wiecie, dechy naturalne, jakieś tam gałązki zielone. Także no nie, tu jakoś nic aż za wiele nie znalazłam. Dobra, wyszukujemy dalej. Wyszukujemy dalej, wpisujemy rustikal, wpiszemy. Czyli rustykalny. Myślę, że łatwo będzie Wam zauważyć i od razu rzuci Wam się w oczy, że tutaj tak naprawdę wpisując to wyszukiwanie boho czy rustykalny, te zdjęcia są niesamowicie podobne i tak naprawdę wyłuskać tutaj różnicę jest troszeczkę trudno, ponieważ te style naprawdę bardzo łączą się ze sobą. W tych boho, no cóż, wydaje mi się, że trzeba by było jeszcze dodać jakieś piórka, łapacze snów, jakieś makramy, tego typu rzeczy i jakieś takie może bardziej wzorzyste też papiery, ponieważ boho to też różne kolory, wzory, ale to, co nam najbardziej jakby jest potrzebne, żeby zrobić kartkę, czy w ogóle projekt w klimacie boho, to wydaje mi się, że znajdziecie właśnie tutaj na Pinterestie. A my, słuchajcie, wracamy już sobie do naszych papierów. Wydaje mi się, że teraz po tym, jak zobaczyliście te inspiracje, te wszystkie zdjęcia z realizacji ślubów czy dekoracji właśnie w stylu boho i rustykalnym, no to zgodzicie się ze mną, że to faktycznie jest odzwierciedlenie wszystkiego tego, co możecie znaleźć w kolekcji Lemoncraft. Natomiast ja Wam chcę pokazać jeszcze jedną kolekcję, kolekcję z AB Studio, kolekcję The Other Side, która jak dla mnie też całkiem nieźle wpisuje się w ten klimat i być może jest bardziej, powiedziałabym, troszkę bardziej trudna w użyciu w związku właśnie z pracami w stylu boho lub rustykalnym, ale jak najbardziej jej kolorystyka odpowiada i temu stylowi i wzory, wydaje mi się, że też jak najbardziej. Przegląd tych kolekcji AB Studio najnowszych możecie zobaczyć też na kanale, także zapraszam Was, żebyście sobie zerknęli. Ja tu pokażę Wam tylko tę kolekcję, z której właśnie zrobiłam karteczkę, tą, którą pokazywałam Wam na początku, którą miałam nadzieję, że będzie tutaj właśnie na samym końcu tego filmu dla Was do obejrzenia, ale no cóż, epic fail po prostu, no nic nie poradzimy. Ale zobaczcie, jest tutaj, są tutaj arkusze, ten wzór, o, ten mi się wydaje najbardziej, jak najbardziej fajny na klimat, na kartkę w klimacie boho, czy w ogóle na projekt w klimacie boho. Kolorki, jasne błękity, jasne właśnie niebieskie, połączone z beżami w różnych odcieniach. Tutaj mamy właśnie też jakieś takie, słuchajcie, arkusz z podłogą, tak? Mamy też tagi. I jak najbardziej tą kolekcję możecie też wykorzystać do tworzenia kartek w klimacie boho. Mamy tutaj dużo elementów do wycinania. Ja to połączyłam z moimi elementami w klimacie boho, z płyty HDF, z takimi elementami dekoracyjnymi z Woodouts, które zresztą za chwileczkę Wam pokażę. A tak jeszcze zobaczcie, wygląda, jeszcze raz Wam pokazuję, jak wygląda ta kartka, którą zrobiłam właśnie z tej kolekcji. No dobrze, moi drodzy, papiery papierami, ale nie tylko na samych papierach opierają się nasze projekty scrapbookingowe.
fajnie jest też, jeśli wzbogacimy je innymi elementami i na przykład takim elementem mogą być, słuchajcie, łapacze snów. U nas w Woodouts mamy 3 wielkości łapacza snów i mam już oczywiście projekty, które na nich robiłam. Zaraz Wam je pokażę. Ten jest największy, ma 25 cm. Mamy też mniejszy, 19 cm i taki 15 cm, który jest też bardzo fajny na karteczki. Zresztą ten 19-centymetrowy też na kartkach ja wykorzystywałam. Zaraz Wam tutaj pokazuję, co z tymi łapaczami snów, słuchajcie, zrobiłam. To jest łapacz połączony właściwie z dwóch elementów, z tym najmniejszym i z tym, to jest połączenie tego najmniejszego i tego największego. On jest mocno pobrokacony i tu akurat wykorzystałam elementy z kolekcji Prima Marketing, Desert, coś tam, kurczę, nie pamiętam. I zawiesiłam to wszystko sobie na sznureczku, zobaczcie. Bardzo fajnie to wygląda, jak najbardziej jest to styl boho, tylko taki mocno błyszczący, bo to było chyba robione blisko Sylwestra i jeszcze tak mocno mi się, słuchajcie, kojarzyło sylwestrowo. Tutaj mam z kolei łapacz wykorzystany na kartce ślubnej i jest to też fajna, słuchajcie, opcja dodania takiego malutkiego jakby elementu, takiego lekkiego charakteru boho ze względu na łapacz, a całość jest utrzymana w typowo takim charakterze ślubnym, czyli są biele, złota, jakiś tam fajny biały kwiatek z foamiranu. Także widzicie, czasami jak ktoś Was poprosi o taką kartkę, a nie macie czegoś już takiego na maksa wypasionego czy całości, no to możecie na przykład dodać jakiś element i być może też to wystarczy. Kolejna rzecz, która super mocno kojarzy się z boho, to są oczywiście makramy i możecie makramę mieć z takiego wykrojnika, a możecie sobie na przykład zrobić makramę i tutaj widzicie makramki, które przygotowała dla mnie, żeby mogła je Wam pokazać Weronika ode mnie z Design Teamu. Weronika robi piękne kartki i zrobiła dla mnie właśnie te makramy, więc zobaczcie, jak nie macie wykrojnika, to możecie zrobić piękne makramy własnoręcznie, na przykład z jakiegoś fajnego sznureczka, czy na przykład z muliny, także jak najbardziej jest to też bardzo fajne. I takie elementy ręcznie robione, takie dodatki, to jest zawsze taki efekt wow na kartce, coś takiego wyjątkowego, poza tym, co mamy oczywiście z papieru. A tutaj jeszcze zobaczcie, chciałam Wam pokazać kartkę, którą robiłam bardzo, bardzo dawno temu. I spójrzcie, te wszystkie frędzle kolorowe to są muliny, które są rozłożone praktycznie na niteczki, wyczesane i tak docięte. I w ten sposób też możecie zrobić bardzo fajny element kojarzący się właśnie z klimatem boho, dołączając takie muliny czy wiążąc je na przykład na jakimś wianuszku. Z pewnością w tym przeglądzie inspiracji pinterestowych i w przeglądzie papierów zauważyliście, że bardzo ważnym elementem kartek rustykalnych i kartek boho jest natura i tutaj właśnie to połączenie natury, naturalnych elementów, liści przeróżnych słuchajcie, z innymi właśnie tam guziczkami i tak dalej, które pokażę Wam za chwilę, też jest ważne, a jak nie najważniejsze. I tu chciałam, żebyście też nie zapomnieli, że takie listki możecie sobie oczywiście też powycinać wykrojnikami, tak? Bo nie tylko trzeba korzystać z gotowych papierów, można sobie listki też powycinać z jakichś papierów, powiedzmy w kolorku zielonym, czy można je pomalować, te listki, akwarelami. Także nie zapominajcie o tym, ponieważ tak jak pewnie zdążyliście już zauważyć, liście, tak? Przeróżne liście naturalne, właśnie jakieś zielone kolory połączone z beżami, bielami, koronkami, to jest to, co jest też w kartkach boho i w kartkach rustykalnych bardzo ważne, a tu oczywiście ja Wam pokazuję wykrojniki od Lady E Design, która naprawdę ma bardzo dużo różnych fajnych wzorków zarówno kwiatowych, jak i oczywiście listkowych. Ja, słuchajcie, mam jeszcze tutaj sporo takich różnych plastikowych listków, czy plastikowych gałązek, ponieważ oczywiście one wyglądają niemalże jak prawdziwe i jeżeli sobie z nich tam, słuchajcie, coś ułożycie, dobrze, w fajny jakiś sposób umieścicie je na pracy, to naprawdę może z tego być coś fajnego. Zobaczcie, na przykład taki jakiś tam wianuszek ułożony, tak? Także nie ma co zapominać też o takich materiałach nie do końca naturalnych, tak? Bo z plastiku, ale imitujących naturalne, bo to nie jest tak, że musimy teraz używać prawdziwych liści, prawdziwych kwiatów. Aczkolwiek no wiadomo, że jakiś fajny element naturalny taki się przyda. Tutaj mamy, słuchajcie, kartkę w klimacie moim zdaniem rustykalnym, aczkolwiek no, jest ona świąteczna, wielkanocna, ale jest rustykalna. Dlaczego?
dlatego że tutaj użyłam kolorków, słuchajcie, zielonego, użyłam dech takich fajnych. No i mam tutaj też materiały naturalne, takie jak, zobaczcie, sisal, ale to może za chwilę, bo tu jeszcze chciałam Wam, mam taki przegląd, wiecie, przygotowałam, wyciągnęłam sobie z szuflad to, co ja mam takiego właśnie naturalnego, prawdziwego, co można na kartkę użyć i między innymi znalazłam takie sianko, nie używałam go jeszcze, ale to sianko jak najbardziej będzie pasowało do rustykalnych kartek. No i oczywiście sisal, jak najbardziej. Tu mam kawałek gniazdka, które kiedyś tam robiłam na wielkanocne kartki. Na pewno widzieliście, tych gniazdek zrobiliście ze mną mnóstwo. Co jeszcze, słuchajcie, mech. Tutaj mam taki mech chrobotek. I on jest też bardzo fajny, zobaczcie, i musicie zwrócić uwagę, jak będziecie kupować, bo one są w różnych kolorach, te chrobotki, i zwykły mech zresztą też, tak samo jak i sisal też kupicie w różnych kolorach, więc patrzcie, szukajcie w sklepach scrapbookingowych, na pewno takie rzeczy są, a jak nie w scrapbookingowych, to we florystycznych jak najbardziej. A tu zobaczcie mech, i ten mech jest właśnie wykorzystany w tej kartce z kogutem, jest z niego zrobiony właśnie wianek. Wszystko to trzymam w woreczkach, bo to są takie rzeczy, które uwielbiają się kruszyć i wszędzie po prostu później jest tego pełno. Następna taka rzecz, zobaczcie, to są takie korzonki, takie korzenie i one też są materiałem naturalnym, który jak najbardziej mógłby pasować do kartek o charakterze już tym bardziej rustykalnym, jeśli nawet nie boho. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe, że ja tutaj jakby zajęłam się obydwoma tymi tematami w jednym filmie, ale wydaje mi się, że granica między nimi jest bardzo cienka. I po prostu można o tym temacie mówić razem. Co jeszcze, słuchajcie? Jeżeli boho, to oczywiście piórka. I tutaj nie muszą to być piórka z papieru. Mogą, tak? Mogą być wycięte z papieru, mogą być zrobione z stempelki, a możecie przecież użyć prawdziwych, naturalnych piór. I to właśnie daje, słuchajcie, zawsze taki efekt wow. O, to jest tam prawdziwe piórko użyte, a nie tylko element wycięty z papieru. Ktoś, kto kartkę ma kupić, czy kto ma kartkę dostać, czy taga, czy jakiś layout ze zdjęciem, na pewno doceni właśnie takie naturalne dodatki. Kolejne dodatki naturalne i takie blisko w ogóle natury, blisko, wiecie, blisko lasu, można powiedzieć, tak, blisko wsi, to są wszelkie elementy, na przykład z drewna lub jakieś patyczki. A tu ja mam właśnie patyczki, które ucięłam, słuchajcie, po tym jak mi przekwitły hosty, one są bardzo fajne. Ale co takiego na przykład moglibyście zamiast tych patyczków? No chociażby słomki, słuchajcie, z papieru. Fajne też mogą być takie klamereczki, na tych klamerkach można na przykład zawiesić jakiś napis i przyczepić go na kartkę. Widzieliście w kolekcji Tomorrow takie elementy drewniane z papieru, a tu pokazuję Wam elemenciki rzeczywiście, które są faktycznie z drewna, takie małe, słuchajcie, krążki. Fajnie też w takie klimaty będą wpisywały się przeróżne guziki, również takie, które zrobione są z drewna. Te kupiłam kiedyś chyba w Actionie, tak pamiętam na pewno. I sznureczki, sznureczki też naturalne. Tu mam sznureczki, które po prostu odcięłam od jakichś śmetek. Fajne, białe sznureczki, całkiem długie. Jak najbardziej można je wykorzystać na pracach właśnie w stylu boho i w stylu rustykalnym. Metale też wydaje mi się, że mogłyby być, natomiast ja akurat mam metale takie dosyć ciężkie w swojej kolekcji, więc tu znalazłam taki jeden delikatniejszy, który wydaje mi się, że mógłby na takim projekcie się znajdować, ale myślę, że jeśli poszukacie, to znajdziecie mnóstwo takich fajnych właśnie metalowych, również metalowych właśnie elementów, które możecie na projektach boho i rustykalnych oczywiście użyć. No i ja jeszcze muszę Wam oczywiście pokazać swoje, słuchajcie, swoje elementy dekoracyjne z Woodouts i pokażę Wam też bazy, które wydają mi się bardzo fajne, jeśli chodzi o zrobienie projektów czy prezentów na przykład, czy ozdób też w klimacie rustykalnym. I tu jak najbardziej proporczyk. Myślę, że fajny upominek do zawieszenia, na przykład do zrobienia ze zdjęciem. Świetna baza na taki projekt rustykalny. No i oczywiście tagi, jak najbardziej tagi. Wydaje mi się, że to jest akurat to, co przychodzi mi najszybciej do głowy, jeśli myślę o jakimś prezencie w klimacie rustykalnym, no to żeby go zrobić na tagu, żeby można go było powiesić i zachować jako pamiątkę. Tagów mamy w Woodouts sporo rodzajów, także zapraszam Was, żebyście zobaczyli, obejrzeli. Linki do wszystkich produktów znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu, także zajrzyjcie.
i myślę, że znajdziecie coś fajnego dla siebie. Tutaj mam też taką dużą serwetkę. Ta serwetka może być częścią jakiegoś projektu, częścią layoutu, a ona może być też, słuchajcie, bazą. Wystarczy pod nią ją jakby odrysować na papierze, podkleić papier i można będzie nawet ten projekt sobie gdzieś zawiesić, ozdobić go jakimiś fajnymi kwiatami i innymi dodatkami i jakby nie trzeba tej koronki, tej całej serwetki traktować jako dodatek, tylko może ona być naszą bazą. I tutaj jeszcze kilka rzeczy, które ja już tak właśnie robiłam z myślą o kartkach w stylu boho. Tutaj widzicie właśnie taką girlandę z kwiatkami. No młodej parze na gałązce, tak to nazwałam, no bo to taka oczywista nazwa. Bardzo, bardzo fajnie mi się robi właśnie kartki z tymi elementami, słuchajcie, i tu mam i większy, i mniejszy 7-centymetrowy, a ten większy był 10-centymetrowy i zrobiłam już całkiem sporo kartek z nimi, zaraz Wam pokażę, one nie do końca są w stylu boho, ponieważ są różowe, ale pokażę Wam, bo myślę, że to też może być inspiracja, bo tak naprawdę wystarczy zmienić kolorystykę papieru i już dopasujecie to wszystko do klimatu boho i rustykalnego. Właśnie to jest ta kartka, słuchajcie, ona jest zrobiona z papierów chyba Prime, o ile pamiętam, tak, kwiatuszkami ozdobiona jest z Little Birdy, no i oczywiście jest ten napis młodej parze, w tym wypadku on jest pokolorowany, czy właściwie można powiedzieć pomalowany białą farbą, użyłam też tej makramy z wykrojnika, ona tak sobie luźno zwisa, fajnie to wszystko wygląda, jak dla mnie naprawdę super, bardzo mi się podobają kartki w tym klimacie i właśnie z tymi makramami, fajnie, bardzo ładnie to wygląda. Taką kartkę przestrzenną jak najbardziej, słuchajcie, trzeba spakować do pudełeczka, do takiego pudełeczka z nakrywką, z przezroczystym okienkiem, żeby było tą kartkę widać i takie pudełka też od jakiegoś czasu możecie w Woodout sobie zamówić. Także jeżeli zastanawiacie się, w co te kartki wielowarstwowe i takie ozdobione mocno kwiatami pakować, no to już mówię Wam, że właśnie najlepiej w takie pudełka. A tutaj co prawda nie jest to kartka w klimacie boho, ale chciałam Wam pokazać, że wykorzystałam na niej właśnie te patyczki. I ona tutaj właściwie znajduje się też na kanale, jeżeli jesteście ciekawi, jak taką kartkę zrobić, no to zajrzyjcie sobie. Tu zobaczcie, to są właśnie dokładnie te same patyczki. Takim wyborem oczywistym, jeśli chodzi o kartki czy prace, o których cały czas tutaj mówimy właśnie w tym klimacie boho, no to słuchajcie, są też wianuszki, jakieś tam ażurowe wzory i na przykład mógłby też się fajnie wpasować ten wzór z serduszkiem. Mam tutaj jeszcze taki duży wzór, on jest mocny i solidny i chciałam go Wam pokazać dlatego, że on nie musi być też częścią projektu, ale na nim możecie zrobić jakąś fajną dekorację i też może być podstawą do takiego projektu boho, ładnie może to wszystko wyglądać. I co teraz? Co ja Wam pokażę? Cały czas mówimy o tych naturalnych materiałach i tutaj takim naturalnym materiałem dla mnie oczywistym jest, słuchajcie, juta. Juta w różnych kolorach i w różnych szerokościach jest do kupienia, też myślę, że znajdziecie bez problemu i jak najbardziej ona się świetnie będzie sprawdzała do projektów w klimacie boho i chociaż bardziej myślę, że do tych rustykalnych. Następna rzecz, słuchajcie, warta wykorzystania, to są sznureczki, wszelakie sznureczki, najlepiej z naturalnych materiałów, takich jak tutaj na przykład mam taki trochę skórzany, tamten przed chwilą pokazywałam Wam jutowy, ale mogłyby być też, słuchajcie, na przykład nici i szpulki, takie właśnie z drewna na przykład. Nici, słuchajcie, musicie dużo ich sobie tam wyrolować, że tak powiem, z tej szpulki, trochę je po prostu razem tam połączyć i fajnie mogą być uzupełnieniem projektu. I też oczywiście drucik, na przykład taki karbowany drucik florystyczny w odpowiednim kolorze, no wiadomo, że nie czerwony, nie różowy, a jakiś raczej beżowy, brązowy, tak. Na takich kolorach się te kartki wszystkie opierają. Beże, brązy, biele, zielenie. No i słuchajcie, przechodzimy do tego, co jest też takim bardzo, bardzo oczywistym. Dużo chyba mówię oczywiste w tym filmie. Bardzo takim typowym, typową rzeczą dla kartek rustykalnych oraz boho i to są koronki. Bez tego moim zdaniem nie może się obejść. Ja akurat mam sporo tych koronek, choć już troszkę mi się pokończyły. Możecie też taki filmik z moimi koronkami obejrzeć sobie na kanale. On ma nawet całkiem sporą oglądalność, więc chyba wychodzi na to, że lubicie koronki, tak jak ja. Wszystkie moje, słuchajcie, koronki i moje wstążki mam nawinięte na bobinki i włożone do tych słuchajcie, takich skrzyneczek z Woodouts. I te koronki ja zawsze jakby
Często, może nie zawsze, często ja je tnę na kawałeczki i używam w kawałeczkach. Co jeszcze oprócz koronek i oprócz wstążek? No to oczywiście bardzo tani i wszędobylski kiedyś, wszędobylska kiedyś gaza, tania i wszędobylska kiedyś gaza, gaza też się świetnie nada. No i takie, wiecie, gnieciuchy, wstążeczki, gnieciuchy, na przykład te Shabby Ribbons, które możecie kupić w 14 Craft Bar, wydaje mi się, że też świetne i wszystko fajnie sobie, słuchajcie, można ponawijać na bobiny i mieć ładnie ułożone. Skąd takie koronki brać, jeśli nie ze sklepów? Słuchajcie, stare bluzki, second handy, lecicie, kupujecie stary obrus, odcinacie i macie jakieś fajne koronki. Tutaj jeszcze mam taką taśmę z listkami, którą też kiedyś kupiłam chyba na Ali. No jest tego trochę, jest tych elementów naturalnych dużo, które możecie wykorzystać i myślę, że nawet i w domu znajdziecie coś pod ręką. No i już właściwie na koniec kilka takich rzeczy, które być może nie przyszłyby Wam do głowy, ale mi się wydaje, że na przykład, słuchajcie, takie torebki z papieru szarego, bazy szare do kartek, też mogłyby być i częścią, czy podstawą jakiegoś projektu. Można prezent, słuchajcie, włożyć w taką torebkę, ozdobić ją właśnie w klimacie boho. Co jeszcze? Zobaczcie, jakieś kartki stare z starych książek można powyrywać, też poumieszczać na tych projektach, tak? To już akurat nawet nie trzeba tej kartki postarzać, ona jest tak stara, ale możecie ją zmiętosić, ten papier, i jeszcze też dodać mu tego takiego starego klimatu. Co jeszcze? Warto na przykład używać tuszy Distress w kolorach brązowych, żeby troszeczkę dodać właśnie tego takiego bardziej może tej takiej głębi do samych już papierów, które będziecie używać. I jest tych kolorów naprawdę mnóstwo, na pewno coś fajnego wybierzecie. No i na przykład muszelki, słuchajcie, dlaczego nie muszelki? Jak najbardziej myślę, że mogą być. Zresztą mi się takie muszelkowe bransoletki bardzo kojarzą z projektami boho, w szczególności jak dziewczyny noszą je na nogach, wiecie, koraliki jakieś przeróżne mogłyby być też, we włosach przecież piórka, no wszystko to jak najbardziej mogłoby być elementem projektu w stylu rustykalnym i w stylu boho, z tym, że pamiętajcie, że ten rustykalny to może niekoniecznie z tymi piórami, tak, niekoniecznie może z łapaczami snów, z makramami, chociaż makramy ja bym wszędzie dała, bo one są tak uniwersalne. Troszeczkę, tak jak mówię Wam tutaj cały czas, troszeczkę one się, te style różnią, ta granica jest bardzo płynna i nie wiem, czy tak naprawdę ktoś, dla kogo kartkę będziecie robić, będzie aż tak się w to mocno wgłębiał, więc też nie powinniście się tym aż tak bardzo mocno chyba przejmować. Wspominałam też o piórkach, słuchajcie, no to tutaj piórka oczywiście mogłyby być też oczywiście stemplami. Możecie używać różnych masek, różnych szablonów z wzorami, które będą imitowały drewno, które będą miały jakieś na przykład właśnie takie piórka i inne wzory, które się kojarzą właśnie z tym stylem rustykalnym i ze stylem boho. Ja mam nadzieję, że Wam troszeczkę tym filmem pomogłam i już jutro albo już we wtorek, no jeszcze nie jestem taka pewna, jak mi starczy czasu, bo mamy dużo pracy na ogrodzie, ale taka inspiracja dla Was będzie. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jeśli tak, dajcie mu łapkę w górę i oczywiście zapraszam Was już na następny film, na pewno we wtorek, a może nawet jutro. Także całuję Was serdecznie i do zobaczenia już niebawem. Karolina.